A w tym tygodniu pokażę Wam, czym zajmuje się w ogóle iAutomatyka. iAutomatyka między innymi zajmuje się składaniem mebli. Po lewej stronie jest to Piotrek, nasz redaktor naczelny, a po prawej stronie Szymon, nasz montażysta i operator kamery. Więc dzisiaj mamy dzień montażu mebli w naszym nowym lokalu. Reszta zespołu pewnie się z nimi będziemy widzieć jutro lub w środę. Zaraz zaczniemy składać biurka i resztę mebli. Ogólnie iAutomatyka zajmuje się, można powiedzieć, szeroko pojętym marketingiem. Jest to portal informacyjny dla branży automatyki przemysłowej i robotyki. No i tworzymy różne treści, między innymi na YouTubie, czyli recenzujemy urządzenia z automatyki przemysłowej. Firmy nam wysyłają urządzenie, my robimy z tego scenariusz, kręcimy z tego film, recenzujemy urządzenie i następnie to urządzenie, ten film trafia do promocji w sieci, czyli na Facebooku, na naszym portalu i automatka, na LinkedIn, Instagram i tak dalej. Ale również mamy drugą odnogę, która jest nagrywaniem kursów online. Kursy tworzymy online, tworzymy je sami w zespole. Również z innymi autorami z Polski, specjalistami, jak i z firmami. Nasza platforma to kursyautomatyki.pl. Wcześniej nazywała się peaceofautomation.pl i mieliśmy też inodomenek.com, ale zmieniliśmy nazwę polską jednak. No, to są dwie główne nasze źródła dochodu, czyli iautomatyka.pl i kursyautomatyki.pl. Wczoraj przyjechałem do domu rodzinnego na wioskę, więc mamy godzinę 8 i jeszcze przed pracą sobie 10-15 minutowy spacerek zrobić po łonie natury w białą pogodę. No a dzisiaj pracujemy już pierwszy, można powiedzieć, dzień w miarę normalnie w nowym biurze. Zaraz Wam pokażę Patryka, który jest dyrektorem sprzedaży u nas w firmie, typu garnia, i Martynę, która jest odpowiedzialna za social media i za promocję na Facebooku. A teraz czekam na spotkanie, które będę miał na Google Meet. Dobra, przyszedł gość, czyli klient. Czas na rozmowę. Tutaj Wam wspominałem o Patryku, nasz dyrektor sprzedaży. Właśnie lecimy do Sodi na pierogi na obiad. Tutaj też jest Piotruś i Szymon. Cześć. Jesteśmy właśnie w restauracji o nazwie Sodi. Za chwilkę będziemy jeść pierogi i pić herbatę. I ta pierogarnia jest otwarta. Zgłosiła się do nas jedna dość ciekawa firma, może nie dość ciekawa, głupio to brzmi, ciekawa firma, która chce od nas kupić kilka, sporo, nie powiem ile, kursów. I no i na razie nie ma co się jarać, ale jakby temat wyszedł, to chyba miliona zarobię szybciej niż mi się wydawało. Nie ma co zapeszać, więc takie firmy się odzywają też do nas. Duże, gdzie nawet jej nie ze specjalnie szukaliśmy takich firm, a same się nas odzywają, bo jednak gdzieś tam ta nasza renoma i kursy, które robimy, są takim zajebistym poziomie, że trafiają gdzieś tam bardzo wysoko i do tych naprawdę największych. Tak poza tym, to odchodzi od nas najprawdopodobniej osoba jedna z redakcji, z iAutomatyki, i będziemy szukać kogoś do redakcji. Więc jeśli macie znajomych lub sami jesteście automatykami, chcecie zmienić pracę i zarabiać dobrze w fajnej atmosferze, zapraszam, piszcie do mnie, dzwońcie. No najważniejsze, żeby to był ktoś po automatyce, robotyce lub ktoś, kto pracował jako automatyk, nie musi być po studiach, wystarczy, aby coś tam kumał, techniczne sprawy, no i że miał lekkie pióro, czyli dobrze pisał. Taka osoba będzie nagrywała filmy, pisała scenariusze, testowała urządzenia z automatyki, będzie ogólnie trzymała rękę nad portalem iAutomatyka i będzie trzymała rękę nad produkcjami naszymi wszystkimi. Nie pokazałem Wam jeszcze całego mojego zespołu. Brakuje trzech dziewczyn. Brakuje Martyny, brakuje Moniki i brakuje Justyny. Trzech osób brakuje.
nie miałem okazji je nagrać. Może mi się uda w następnym tygodniu. No, a tak poza tym zmieniamy trochę koncepcję, strategię firmy. Będziemy mocno uderzać teraz w firmy z kursami, czyli sprzedaż B2B na kursy online, ponieważ na razie sprzedajemy większość kursów dla osób fizycznych, a zaczynamy, będziemy uruchamiać sprzedaż i Monika zajmie się sprzedażą kursów B2B, czyli business to business. A teraz lecę na piłkę i się widzimy później. Tak, później. Pokażę wam, jak tutaj nasz montażysta montuje filmy. Tu mamy cały timeline filmu zmontowanego. A tutaj jestem ja. Tak. Ten mały teścik złącza. Not bad. Jeden z użytkowników YouTube'a napisał mi w komentarzu, że chciałby dowiedzieć się więcej coś o mojej księgowości, a więc mówię. Nowy księgowy, jest to biuro ekspert z warszawskiej. Mogę śmiało polecić, chociaż zaczęliśmy współpracę dopiero 2 miesiące, ale już widzę, że to będzie owocna i długa współpraca. Przede wszystkim trzymają wszystkie akta osobowe online, trzymają wszystkie dokumentacje online, nie musisz trzymać papierowych faktur u siebie w biurze, nie musisz im dowozić tych faktur, tylko wszystko wrzucasz na Dropboxa, w chmurę. Jest tam kilku księgowych, jest główny księgowy i kilku księgowych, w zależności od tego, czego potrzebują. Również mamy grupę na Messengerze do spraw. Grupy na Messengerze, czyli osoby z mojej firmy. Ja, Marcin i jeszcze jest Justyna, moja asystentka. I możemy sobie na Messengera do tej firmy się odezwać i oni praktycznie na CITO nam odpowiadają na jakieś pytanie. Nie trzeba dzwonić, nie trzeba pisać maili i czekać na jakąś dłuższą odpowiedź. Na Messengera wiadomość, pyk, poszło i bardzo szybko, sprawnie odpisują. Widać nowoczesny księgowy. Również umowę podpisywaliśmy przez Authenti, czyli online, zdalnie. W ogóle nie wychodziłem z domu, tylko dostałem umowę, potwierdziłem mailem i SMS-em, którego dostałem na mój numer telefonu. Polecam oprogramowanie Authenti, ponieważ możemy tak każdą umowę podpisać podpisem elektronicznym. Nie musimy żadnego podpisu wyrabiać, wystarczy podajemy maila i do dwuetapowej weryfikacji numer telefonu, na który przychodzi SMS do potwierdzenia umowy. Przez Authenti nie możemy podpisywać tym podpisem elektronicznym dwóch tylko rodzajów umów: umowę o pracę i umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich. Zwykłą umowę o dzieło możemy, ale umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich musi być koniecznie podpis fizyczny. Zobaczymy, jak będzie dalej nam współpraca się układała, ale myślę, że będzie kozacko.